na termomodernizację w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Widawie oraz w Chociwiu podpisany. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele zarządu i rady gminy, przedstawiciele POZ-u i wykonawcy. Na pierwszy ogień idzie Ośrodek Zdrowia w Chociwiu. Po zakończeniu modernizacji i remontów następny w kolejności będzie ośrodek w Widawie. Realizacja tego projektu pozwoli na ograniczenie znacznych kosztów związanych z ogrzewaniem tych obiektów. Drodzy Państwo, służba zdrowia, są to trzy obiekty: Widawa, Chociw i Brzyków. Brzyków został już wykonany, ten budynek został odnowiony. Pozostały dwa obiekty, które wymagają tutaj gruntownej przebudowy, gruntownej termomodernizacji. Pojawiły się oczywiście środki finansowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego, z których to środków skorzystaliśmy, skorzystał pan kierownik, składając wniosek, no i otrzymał tutaj bardzo wysokie dofinansowanie. Również też została udzielona pożyczka, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie zasili również tymi środkami budżet POZ-u. Prowadzone prace w żaden sposób nie wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. Uwzględniono również harmonogram prac związanych z funkcjonowaniem punktów szczepień na COVID-19. Jest to bardzo ważny dzień dla naszych ośrodków zdrowia, dla mnie osobiście. W tamtym roku złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych na kwotę prawie 566 tysięcy. Wniosek został złożony na pożyczkę dotację. Dotacja będzie wynosiła 80 tysięcy złotych, natomiast niskoprocentowana pożyczka długoterminowa będzie wynosiła 200 tysięcy. Reasumując, wszystkie koszta, które będą związane z tą inwestycją, nasz ośrodek zdrowia poniesie w granicach 25-20% kosztów całej inwestycji, więc przy całej inwestycji to są dość małe koszta, z czego bardzo się cieszę, ponieważ te ośrodki będą wyremontowane, będą służyły nie tylko pracownikom służby zdrowia, ale wszystkim mieszkańcom gminy Widawa. Jeśli chodzi o termomodernizację, zawierać będzie ona ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropu piwnic, ocieplenie dachów budynków, wymiana zewnętrznej stolarki, czyli okna i drzwi, wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania, zmiana ze starych, nieekologicznych pieców węglowych na pompy powietrzne ciepła, wymiana kaloryferów w ośrodkach zdrowia oraz na dodatek zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej na dachach tych budynków. Przetarg odbył się w miesiącu wrześniu. Był to jeden przetarg, natomiast on był w dwóch częściach. Jedna część dotyczyła ośrodka zdrowia w Widawie, druga część dotyczyła ośrodka zdrowia w Chociwiu. Do przetargu zgłosiło się 10 firm, z tego wygrała jedna firma obie części. Jest to firma John Good pana Jana Perki z Łodzi. Pan Jan Perka zaoferował za część pierwszą 566 tysięcy złotych, mówię o cenach brutto, za część drugą, czyli ośrodek w Chociwiu, 406 tysięcy złotych brutto. Razem wyszło 972 tysiące złotych, czyli możemy powiedzieć, że około 1 000 000 złotych będzie ta inwestycja kosztowała. Duże wsparcie dla istotnych przedsięwzięć wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców z pewnością wywiera dobra współpraca zarządu gminy i radnych. Społeczeństwo będzie usatysfakcjonowane i będzie korzystać z tych dobrodziejstw, które przyniesie ta inwestycja, czyli ta termomodernizacja w pewnym stopniu przyniesie oszczędności i ekologiczne dla środowiska i jednocześnie takie wymierne dla społeczeństwa. No bo mówię, służba zdrowia, która w tych budynkach działa, to raz, a społeczeństwo, które korzysta, czyli pacjenci, to dwa. I mówię, warunki na pewno się polepszą i tutaj ja w imieniu swoim i Rady Gminy
i jednocześnie społeczeństwa, bo my jesteśmy jak gdyby reprezentantem społeczeństwa na terenie gminy. Szanowni Państwo, jeszcze ja z ramienia Rady Społecznej, bo no, jako wójt również sprawuję nadzór, tutaj jestem przewodniczącym Rady Społecznej POZ-u tutaj w Widawie. Szanowni Państwo, zawsze analizowaliśmy tutaj wynik finansowy i to braliśmy pod uwagę przede wszystkim właśnie na posiedzeniach Rady Społecznej. I drodzy Państwo, 40 około tysięcy złotych kosztuje opał w tych dwóch budynkach, bo w tej chwili mamy stare piece, ogrzewanie węglowe. Dzięki tej inwestycji te 40 tysięcy będzie zaoszczędzone. I tutaj gratuluję Panie Kierowniku, gratuluję tej inwestycji. Jak zapewnia wykonawca, wszystkie prace zrealizowane zostaną zgodnie z podpisaną umową oraz założonym harmonogramem realizacji tych inwestycji. Rozpoczynamy roboty w Chociwiu. Planujemy zaraz po podpisaniu umowy, czyli jutro, zamówić okna. Tak więc okna w przeciągu miesiąca będą na budowie, możemy rozpocząć roboty. Harmonogram przewiduje wykonanie prac do końca lipca 2022 roku. Pierwszym budynkiem, który chcemy zakończyć, jest budynek w Chociwiu. Chcemy zakończyć pracę w Chociwiu do końca wakacji przyszłego roku. Zaraz po zakończeniu ośrodka w Chociwiu rozpoczynamy roboty w Widawie. Biorąc pod uwagę punkt szczepień, który musi być bezkolizyjny, w pewnym porozumieniu z kierownictwem będziemy musieli etapować te roboty. Myślę, że wszystko się uda, wszystko pomyślnie zakończymy, tak więc jestem dobrej nadziei i cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tak ważnym dla okolicy przedsięwzięciu. Całkowite zakończenie prac zgodnie z umową obu tych ośrodków zdrowia nastąpi do końca lipca 2022 roku. Mam nadzieję, że spełnimy oczekiwania wszystkich pacjentów, jak również kierownictwa Ośrodka Zdrowia i włodarzy gminy. Zakończymy roboty w terminie, bezproblemowo, bezkolizyjnie.